Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Województwo i Warszawa razem na rzecz czystego powietrza. Muzeum Malczewskiego i Kochanowskiego o planach na przyszłość. Gminy z subregionu płockiego ze wsparciem na inwestycje wodno-kanalizacyjne. W regionie o programach wsparcia. W Warszawie zakaz palenia węglem w piecach ma obowiązywać od 2023 roku. To w ramach walki o czyste powietrze samorząd województwa oraz miasto zacieśniają współpracę w walce ze smogiem. Deklaracje padły na 3. Kongresie Czystego Powietrza. Warszawa powinna stopniowo odchodzić od palenia węglem, jednogłośnie zapowiadają członek zarządu województwa Elżbieta Lanc i prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W trakcie 3. Kongresu Czystego Powietrza podpisano deklarację współpracy dotyczącą poprawy jakości powietrza. Podpisaliśmy porozumienie, które zaostrzy uchwałę antysmogową, dlatego że jeżeli chcemy skutecznie walczyć o czyste powietrze i walczyć z ociepleniem klimatycznym, Warszawa musi współpracować z województwem. My robimy mnóstwo rzeczy w samej Warszawie, wymieniamy kopciuchy, dopłacamy do używania odnawialnych źródeł energii, wprowadzamy zielone rozwiązania, ale jeżeli chcemy zakazać palenia węglem w gospodarstwach indywidualnych, potrzebna była wspólna deklaracja z regionem, z województwem i taką deklarację podpisaliśmy. Do końca roku 2023 palenie węglem w gospodarstwach indywidualnych będzie zakazane. Według analiz przygotowanych przez samorząd Mazowsza, w ramach prac nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, zakazanie spalania paliw stałych w Warszawie wpłynęłoby znacząco na spadek wszystkich analizowanych zanieczyszczeń. Zastąpienie ogrzewania paliwami stałymi w 50% ogrzewaniem z sieci centralnego ogrzewania, a w 50% gazowym zmniejszyłoby liczbę osób narażonych na skażenie pyłem PM2,5 z 1 600 000 do 13 tysięcy osób. Są to wspólne, spójne działania na rzecz zabezpieczenia wszystkich środków, które są możliwe, stworzenia dobrego programu ochrony powietrza, zabezpieczenia środków unijnych, środków krajowych na wymianę pieców. Oczywiście wiemy, że jest to proces trudny, że jest to proces, myślę, że rozłożony na kilka lat, ale tutaj spotykają się samorządowcy, przedsiębiorcy, ekolodzy i chcemy powiedzieć, w jaki sposób to zrobić, jak zrobić to tak, żeby mieszkańcy, ci nawet ubożsi, mogli wymienić piece. W podpisanej deklaracji samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają obok ścisłej współpracy nad zaostrzeniem przepisów uchwały antysmogowej rzetelną wymianę informacji, działania podnoszące efektywność egzekwowania zapisów uchwały oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych. Deklarują także podejmowanie działań rozszerzających współpracę o kolejnych partnerów, tak aby działania realizowane były w coraz szerszym zakresie. Jak podkreślił podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu, smog nie jest już teoretycznym przedmiotem badań naukowców, lecz przedmiotem debaty publicznej i aby ochrona powietrza była skuteczna, wymaga wspólnych wysiłków władz centralnych i lokalnych. Walka o czyste powietrze jest wyzwaniem dla nas cywilizacyjnym i wymaga szerokie działania na wielu płaszczyznach. I dlatego jako rząd podjęliśmy działania, żeby wspierać zarówno finansowo programem Czyste Powietrze, w którym jest ponad 100 miliardów złotych przeznaczonych na m.in. termomodernizację budynków jednorodzinnych czy wymiany źródeł ciepła w tych budynkach, ale to też są zmiany legislacyjne, nowe standardy dla paliw w kotłach, nowe standardy dla kotłów. To są także możliwości wprowadzone zostały dla samorządów do wyznaczenia stref czystego transportu w miastach. Prace nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których znalazły się przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, wchodzą w decydującą fazę. Już na początku marca projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym, a także opiniowaniu m.in. przez Ministerstwo Klimatu, samorządowców czy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 roku. Są gotowi na nowe wyzwania i zapowiadają wielkie zmiany. Mowa o Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Instytucje funkcjonują już jako dwie samodzielne placówki. Każda z nich ma wyjątkowo ambitne plany.
Od 14 lutego Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie działają już jako oddzielne instytucje. Decyzja o usamodzielnieniu Czarnoleskiego Muzeum zapadła na styczniowej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Rozdzielenie ma być szansą na otwarcie przed instytucjami nowych możliwości. To konsekwencja też wielu lat dobrej współpracy, dobrego współdziałania, takiego troszeczkę starszego brata, który przez wiele lat prowadził tą instytucję również. To jest też taki dobry moment na to, aby usamodzielnić tą instytucję, biorąc pod uwagę również fakt, że tą instytucję dzisiaj odwiedza prawie 30 tysięcy osób odwiedzających. Jeśli chodzi o Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, placówka jest w trakcie dużej inwestycji. Na ostatniej prostej jest remont w domach Gąski i Esterki. Ponadto instytucja stale poszerza kolekcję zbiorów. Właśnie wzbogaciła się o kolejny obraz Jacka Malczewskiego. Portret Karola Potkańskiego. Jego zakup w wysokości blisko 400 tysięcy złotych sfinansował samorząd województwa mazowieckiego. Wyjątkowe dzieło z twórczości Jacka Malczewskiego, portret Karola Potkańskiego, ukochanego przyjaciela i również ukochanego kuzyna artysty. Namalowany w 1906 roku, jest to praca wykonana w technice olejnej na desce. Możemy zdecydowanie mówić o tym, że jest to perełka, no perła w naszej kolekcji, kolejna. Jest to 47. obraz olejny w kolekcji naszego muzeum. Chciałbym przypomnieć, że potencjał muzeum jest niesamowity w postaci fachowej kadry, świetnej pracowni konserwatorskiej, czyli te obrazy trafiają w najlepsze miejsce, jakie mogą znaleźć. Ambitne plany na najbliższe miesiące ma także Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Chcemy, aby nasze Muzeum Jana Kochanowskiego było instytucją atrakcyjną, otwartą na wiele środowisk. Priorytetem naszym na najbliższe miesiące jest rewitalizacja i adaptacja oficyny dworskiej z XIX wieku. W ten sposób chcemy pozyskać salkę konferencyjną, a także miejsce na gastronomię. Spróbujemy też podjąć starania, aby udostępnić dla zwiedzających kryptę pod kaplicą Jabłonowskich. Ona nigdy nie była udostępniana turystom. Chcemy też skoncentrować się na poszerzeniu naszej oferty edukacyjnej. Maria Jaskot, zarządzająca instytucją w Czarnolesie, jest przekonana, że rozdzielenie wpłynie również pozytywnie na pracę całego jej zespołu. Pracownicy będą mieć dokładnie sprecyzowane kompetencje, które będą realizowane w poszczególnych działach. Czarnoleskie Muzeum odwiedza rocznie około 30 tysięcy turystów. Szansą na przyciągnięcie kolejnych są inwestycje turystyczne, które zamierzają realizować lokalne władze. Mowa tu chociażby o budowie ścieżek rowerowych łączących Czarnolas z innymi miejscowościami, o walorach krajobrazowych czy historycznych, takich jak Garbatka, Letnisko, Zwoleń, Sycyna, Wysokie Koło, czy też rozległa Puszcza Kozienicka. Wśród planów jest też współpraca z innymi muzeami o profilu literackim w Kazimierzu Dolnym, na Łęczowie czy Lublinie i realizacja wspólnego projektu promującego literacki szlak turystyczny. Słabo rozwinięta infrastruktura wodno-ściekowa to dla niektórych mazowieckich gmin wciąż niemały problem. Jednak szukają wsparcia i zgłaszają projekty. Przykładem mogą być gminy z subregionu płockiego, które na tego typu inwestycje pozyskały unijne wsparcie w wysokości ponad 5 600 000 zł. Sześć gmin z subregionu płockiego otrzyma unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne w sumie ponad 5 600 000 zł. Gminy przeznaczą m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie oczyszczalni ścieków. Mamy oczyszczalnię, jedyną dużą oczyszczalnię na terenie gminy, która była budowana w roku 2000. Od tamtego momentu nie było generalnego remontu. Na tą chwilę jest to już konstrukcja, nie oszukujmy się, przestarzała. Te pozyskane środki, na które jestem szczęśliwy, że dzisiaj podpisujemy umowę, zostaną przeznaczone na modernizację. Jest to pierwszy etap modernizacji tej oczyszczalni.
Na tym etapie głównie nam zależy też, żeby zwiększyć stosunek ścieków dowożonych do tych, które są normalnie tam uzdatniane. I to nam pozwoli znacznie usprawnić gospodarkę ściekową, to raz, a dwa, unowocześnić też i zautomatyzować systemy, które no, są 20-letnie. O wsparcie finansowe do 2 milionów na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Wydaje się, że w większości miast, gmin już wodociągi zostały opanowane, już tam w większości mieszkańcy są zaopatrzeni, ale to niestety po pierwsze nie do końca prawda, a po drugie wiele tych spraw jeszcze wymaga jakiejś modernizacji, uzdatnienia wody, czy też no, po prostu gminy się rozbudowują, mieszkańców jest coraz więcej, w związku z tym potrzeba coraz więcej tej sieci już takiej bezpośredniej, która dostarcza wodę mieszkańcom, a z drugiej strony oczywiście no, odprowadzenie ścieków, czyli budowa kanalizacji, budowa czy też modernizacja oczyszczalni ścieków, to też są problemy, które jeszcze są niestety przed nami. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowało się 45 projektów, z czego 6 z subregionu płockiego. Ich łączna wartość to ponad 53 miliony złotych. Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw, wsparcie dla OSP czy wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych. To między innymi na te zadania samorząd województwa mazowieckiego uruchamia programy wsparcia. O szczegółach tym razem rozmawiano w subregionie siedlecko-ostrołęckim. Gminy, powiaty, a także organizacje pozarządowe z całego Mazowsza mogą w tym roku skorzystać z aż 10 programów wsparcia. Pieniądze są konkretne. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na nie ponad 110 milionów złotych. Większość z nich, jak chociażby Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw czy wsparcia infrastruktury sportowej, stanowią kontynuację z lat ubiegłych, a ich efekty widoczne są w prawie każdej gminie. Co ważne, bardzo często stanowią impuls do pobudzenia aktywności mieszkańców. My po ogłoszeniu przez marszałka programów mamy natychmiastowe reakcje części aktywniejszych sołtysów, także mieszkańców, także dyrektorów szkół. Więc czasami, gdyby nie pewna aktywność oddolna, i to jest też ogromny walor tych programów, że one uruchamiają aktywność jednak oddolną. Bez tej aktywności oddolnej być może wójtowie, radni nie zrobiliby wielu rzeczy, nie z lenistwa, broń Boże, ale z tego powodu, że wydaje nam się zawsze, że gdzieś tam większe pieniądze są konieczne. Natomiast te granty powodują, że musimy się pochylić nad tymi rzeczami, zachowujemy się odrobinę racjonalniej i rzeczywiście pozyskujemy pieniądze. I tak najwięcej, bo 50 milionów złotych popłynie na równomierny rozwój Mazowsza. Środki pozyskać będzie można m.in. na modernizację dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne. 14 milionów z kolei zarezerwowano dla sołectw. Jeśli chodzi o ten instrument, to oczywiście do 5 sołectw każdy wójt może złożyć, chociaż zrobiliśmy wyjątek i zrobiliśmy, że jeżeli jest więcej sołectw, to też będą mogli złożyć o większe liczbę wniosków o dofinansowanie. Wśród katalogu samorządowych programów znajduje się także wsparcie na obiekty sportowe, ochronę powietrza i pracownie przedmiotowe. Na każdy z tych programów zaplanowano po 10 milionów złotych. Z tych programów cieszę się bardzo, szczególnie, że moje doświadczenia związane są z pracą w szkole. 10 milionów wsparcia dla modernizacji boisk, obiektów sportowych, bardzo ważny program. Dofinansowanie do 200 tysięcy złotych. W ubiegłym roku 69 obiektów zostało dofinansowanych. Mam pewność, że w tym roku kolejne. Cieszę się z tego, dlatego że do tych inwestycyjnych pieniędzy dokładamy 8 milionów na rozwój sportu, który jest dedykowany na wprost dla młodzieży. No i oczywiście ważny program 10 milionów złotych na modernizację pracowni. Tym razem ogólnie pracowni nowoczesnych z oprogramowaniem. W ubiegłym roku 250 takich pracowni na Mazowszu zostało dofinansowanych. Ich kontynuacja to odpowiedź na potrzeby, które w szkołach są wciąż bardzo widoczne. Ja dzisiaj widzę w tej propozycji marszałkowskiej kolejne propozycje dla szkół, wsparcie dla pracowni, wsparcie dla obiektów
obiektów sportowych. No niestety, ale w szkołach ciągle jeszcze te potrzeby są duże. Wzorem lat ubiegłych na wsparcie mogą liczyć także ochotnicze straże pożarne. W tym roku na zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej oraz remonty strażnic przewidziano 11 milionów złotych. To jednak nie koniec. 6 milionów z kolei samorząd Mazowsza przeznaczy na remonty i modernizację zabytków. Tylko w ubiegłym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza udało się przeprowadzić prace restauratorskie w 83 zabytkach. To są też ważne rzeczy, ponieważ no jeśli nie nastąpiła całkowita restauralizacja tych obiektów, no to przynajmniej zabezpieczenie gruntowne przed ich dalszą degradacją, no i możliwość przygotowania ich do tego, żeby odnowić tą strukturę danego obiektu, czy to sakralnego, czy też innego, ale obiektu muzealnego. W tym roku nowością jest program skierowany do kół gospodyń wiejskich. Aktywne społecznie kobiety mogą pozyskać 5000 zł, między innymi na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do działania danej organizacji. Do rozdania jest w sumie 1 000 000 zł. Nabór wniosków trwa jeszcze do 20 marca. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze. Wiadomości z regionu.